Ten konflikt, jak sobie powiedzieliśmy, ma wymiar wojny o Ukrainę. Jest to, to jest, jest walka, walka dwóch cywilizacji. Rosja zaczyna mieć coraz bardziej wsparcie swoich sojuszników właśnie z tej, tego obszaru autorytarnego, jakim jest Iran, który wyposaża armię rosyjską w drony. Chiny także, nie jestem, jestem przekonany, tego nie słyszymy, nie widzimy, ale ta, to wsparcie ma miejsce. Póki co Chiny nie zgasiły zielonego światła. Tak? Korea Północna też ma jakieś tam technologie, jakieś swoje też zasoby. Jest Białoruś, no i je, będzie jeszcze, jeszcze więcej. Indie też tutaj nie wypowiedziały się w sposób jednoznaczny. Niezależnie od tego, że armia ukraińska ma przewagę w tej przestrzeni operacyjno-taktycznej, tutaj także poprzez wyposażenie w określone systemy rakietowe, które pozwalają obezwładniać drugie rzuty, zapasy, tyły, to jest na to zwrócić uwagę, to bardzo istotna, ważna rzecz, żeby odcinać tlen przysłowiowy walczącym wojskom rosyjskim, czyli trzeba razić, trzeba obezwładniać to, co tam, gdzie jest zgromadzona amunicja, tam, gdzie jest paliwo, składy i tak dalej. Armia rosyjska nie potrafi tego dobrze zorganizować, jak widać, bo w takich działaniach rozproszonych, także wsparcie logistyczne musi być rozproszone, a nie scentralizowane. Przewaga w obszarze operacyjno-taktycznym jest niwelowana poprzez przewagę rosyjską w strefie strategicznej. I nie można tego nie zauważyć, gdzie Rosjanie są bezkarni na swoim terytorium. Czyli tam mogą otwarzać odwody, przeprowadzić mobilizację. Tam przemysł obronny pracuje przez 24 godziny i w tej chwili trwa produkcja. Tam też przemysł ten przystępuje do naprawy tej techniki, która jest uszkodzona, która nie została zniszczona, która szybko może wrócić na front i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest niwelowane i to nie pozwala przejąć inicjatywę strategiczną. I dopóki armia ukraińska nie wejdzie w posiadanie uzbrojenia, tych sprzętu bojowego, który pozwalał będzie oddziaływać na terytorium Rosji, chociaż te działania tam jakieś szczątkowe są podejmowane przez grupy specjalne, poprzez nawet uderzenia, chociażby ostatnio w Białorodzie i tak dalej, ale to jest niewystarczające na tą przestrzeń, jaką zajmuje Rosja. Dzień dobry Państwu. Paweł Kusiak i Łukasz Wyszyński witają serdecznie na kanale Stosunki Międzynarodowe Akademii Marynarki Wojennej. Na różne sposoby można analizować to, co obecnie dzieje się na Ukrainie, jak przebiega rosyjska inwazja na Ukrainę, rosyjska wojna na Ukrainie, czy też, jak lubi mówić nasz dzisiejszy gość, wojna o Ukrainę. Jak ten konflikt interpretować? No, myślę tutaj o wymiarze politycznym, wymiarze wojskowym, jak ten konflikt będzie się rozwijał oraz co on oznacza dla Polski, dla naszego kraju. Na te pytania, pewnie też na wiele innych, odpowiedzi szukać będziemy dzisiaj razem z naszym gościem, którym jest pan generał Leon Komornicki, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. W trakcie swojej bogatej drogi zawodowej między innymi dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego, a także zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Obecnie przewodniczący zarządu Fundacji Poległym i Pomordowanym na Wschodzie oraz wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Euroatlantyckiego. Panie generale, witam serdecznie. Dziękujemy, że znalazł pan czas. Dzień dobry panu. Miło mi gościć na waszej przestrzeni, obserwuję tą przestrzeń i gratuluję przeprowadzonych wywiadów, stawianych tam kwestii i błęd, które w tej przestrzeni panowie tutaj dokonujecie, wzbogacając przestrzeń bezpieczeństwa, ale tym samym świadomość o stanie bezpieczeństwa nie tylko Rzeczpospolitej, ale europejskiego środowiska, wymiarze tym także w ujęciu geopolitycznym. Także gratuluję i mam nadzieję, że spełnię panów oczekiwania i sprostam pytaniom, które panowie postawicie mi dzisiaj.
Czekuję z niecierpliwością. Panie generale, bardzo dziękujemy za te miłe słowa. Pozwolę sobie w takim razie przejść do pierwszej kwestii. Chciałbym rozpocząć od polskiej racji stanu, a przede wszystkim tego, jak pan generał tą polską rację stanu widzi, oczywiście w kontekście trwającego w tej chwili konfliktu, trwającej wojny na Ukrainie, no bo widzimy, że nasz kraj od początku tego konfliktu, a nawet już wcześniej, no przejawia bardzo szerokie zaangażowanie i to w co najmniej takich trzech sferach. No pierwszą jest ta sfera polityczna, to znaczy Polska już od dłuższego czasu artykułowała, że zagrożenie podobnymi napięciami może wystąpić. W momencie, kiedy już wojna się rozpoczęła, no Polska bardzo mocno wspiera stanowisko Ukrainy w przestrzeni międzynarodowej. Dwa, to jest oczywiście pomoc wojskowa, tą, o której wiemy, tą, o którą widzimy. No dzisiaj z perspektywy Ukrainy i pomocy, która przychodzi z Zachodu, Polska jest państwem kluczowym. No i trzeci rodzaj pomocy, o której nie można zapominać, to jest ta pomoc humanitarna. Polska przyjęła najwięcej uchodźców z Ukrainy w tej pierwszej fazie wojny. No i zrobiła to jeszcze w bardzo spektakularny sposób. Tutaj można powiedzieć przy zaangażowaniu prawie większej części naszego społeczeństwa. Więc panie generale, pozwalam sobie wracać do pytania. Jak pan postrzega w kontekście trwającej wojny na Ukrainie polską rację stanu? Tak, bardzo, bardzo ważne i kluczowe pytanie, które każdy sobie powinien stawiać. Jak najbardziej wojna o Ukrainę, w Ukrainie jest polską racją stanu w takim wymiarze, żeby ta wojna o Ukrainę i w Ukrainie została wygrana. Wojna, tak ją należy postrzegać, tą wojnę o Ukrainę i w Ukrainie, bowiem ona jest częścią jednej wielkiej gry, która jest prowadzona na geopolitycznej szachownicy, o której sporo napisał w swojej koncepcji strategii geopolitycznej wielka szachownica profesor Zbigniew Brzeziński. Oczywiście tam wiele testów, które zostało postawione i one są w tej chwili weryfikowane i będą ciągle weryfikowane, bo przecież trudno jest sprognozować wszystkiego, co się w tej przestrzeni globalnej, w tej przestrzeni globalnej wydarzy, czy wydarzyło, czy wydarzy. I oczywiście życie to weryfikuje, ale generalnie koncepcja ta geopolityczna, którą pisał profesor Brzeziński, tutaj potwierdza swój sens, swoją istotę. I dzisiaj, choć militarnie tutaj nie uczestniczy w tej wojnie świat demokratyczny, ani też świat autorytarny, bo to jest wojna między Rosją a Ukrainą, to tą wojnę należy tak postrzegać jako wojnę dwóch światów, świata autorytarnego na czele z Chinami, które tej wojnie mają także swój interes i ten interes, który sprowadza się do osłabienia potencjału też i zasobów strategicznych Stanów Zjednoczonych, które jak widzimy demonstrują obecnie w tej przestrzeni zdolności na dwóch frontach, można powiedzieć, swoich strategicznych interesów, jednocześnie są aktywne bardzo na zachodnim Pacyfiku i tam zachodzą też jednocześnie w tym czasie, jak trwa wojna w Ukrainie, znaczące procesy demonstracji sił i zdolności i chińskiej, ale także koalicji, można i Stanów Zjednoczonych, i koalicji związanej ze Stanami Zjednoczonymi w tej przestrzeni, a jednocześnie Stany Zjednoczone są najbardziej zaangażowanym krajem, swoim potencjałem ekonomicznym, ale także produkcji zbrojeniowej i zaangażowania poprzez dostarczanie chociażby bardzo istotnych rzeczy, które dzisiaj determinują sukcesy armii ukraińskiej w tej wojnie, to jest dostarczanie danych z wywiadu, rozpoznania i budowaniem tym samym tej świadomości poznawczej armii ukraińskiej, która w tej przestrzeni ma zdecydowaną przewagę i co też potrafi przetwarzać, przeistaczać w działania bojowe, wymiar sukcesów na polu walki,
reagować w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób na pojawiające się zagrożenia, czy też elementy, które są istotne z punktu widzenia potencjału militarnego Armii Rosyjskiej zaangażowanego w wojnie o Ukrainę i w Ukrainie. Także tak trzeba tą wojnę postrzegać, a więc wygrana wojna Ukrainy to wygrana świata demokratycznego, Stanów Zjednoczonych, NATO, a najważniejsze przede wszystkim Polski. Polski, dlatego że zrealizowany zostanie doktryna, czy zrealizowana zostanie doktryna obronna Rzeczpospolitej, czy doktryna polityczna, ale też i obronna Rzeczpospolitej, czyli odsunięcia Rosji od Europy, odepchnięcia i powstania tym samym przed tej przestrzeni między Bugiem a właśnie Rosją, przy poważnego buforu w postaci Ukrainy, a w niedługim czasie także do tego dołączy Białoruś, jak sądzę, i dalej krajów nadbałtyckich i dalej, jak wiadomo, do NATO przystępują także kraje tutaj skandynawskie, jakim jest Finlandia i Szwecja. Czyli praktycznie rzecz biorąc, od tutaj tych krajów właśnie Szwecji, Finlandii do Morza Czarnego, przed sobą będziemy mieli bardzo istotny bufor bezpieczeństwa. Tym samym Polska może być tutaj, w tej przestrzeni stać się nie tylko bezpieczniejsza, ale stać się liderem tak istotnym, konsolidowania tego całego, tej całej przestrzeni, i stworzenia sojuszu z Ukrainą, Białorusią w przyszłości i oczywiście krajami nadbałtyckimi, czyli zrealizowany zostanie testament nie tylko Jagiellonów, ale także Józefa Piłsudskiego, Giedroycia, Mirszewskiego, którzy przecież o takim czymś, tej swojej przestrzeni strategicznej, którą i wyobraźni, o myśleniu o przyszłej Polsce, bezpiecznej Polsce, ciągle marzyli i ciągle tu do tego podążali. Nieprzypadkowo przecież Piłsudski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ruszył z tą armią skleconą z trzech postzaborowych armii, gdzie ruszył na osłabioną Rosję bolszewicką, chcąc przesunąć tą przestrzeń całą Rzeczpospolitej, współdziałając tutaj z określonym potencjałem, czy też myśleniem strategicznym pewnej grupy elit ukraińskich i białoruskich i zaangażował i przekonał do tej idei i oni razem z nim poszli. Niestety Polska jeszcze wtedy była za słaba, żeby zrealizować ten testament do końca. Dzisiaj jest ku temu ogromna szansa, więc polską racją stanu jest to wykorzystać za wszelką cenę. W sensie tutaj my nie powinniśmy dyskutować o tym, czy jak pomagać Ukrainie, tylko w jakim stopniu, żeby Ukraina tą wojnę wygrała w obszarze politycznym, militarnym, wspierając poprzez dostarczoną technikę i przemawiając w imieniu Ukrainy bardziej radykalnym głosem niż ona sama, domagając się jej wsparcia, jej dostarczenia techniki na czas, po to, żeby te działania, które w tej chwili obserwujemy o charakterze taktyczno-operacyjnym, ofensywne, przerodziły się w strategiczną kontrofensywę. I właśnie o to chciałbym zapytać. Panie generale, no my tak naprawdę nie wiemy, na jakim etapie konfliktu jesteśmy, bo to dopiero będzie widać po wielu latach, kiedy będziemy mieli więcej takich zobiektywizowanych, krytycznie przeanalizowanych informacji. Nie wiemy, czy jesteśmy, jak no, używa się często tej metafory, no, że w 1941 roku II wojna światowa wyglądała inaczej niż w 1947, kiedy była wiedza na temat całości jej przebiegu. My nie wiemy, na jakim etapie jesteśmy. No, analitycy na razie wyodrębnia się ten wyraźnie ten pierwszy etap, prawda?
prawda, tej bitwy o Kijów, którą Ukraińcy zwyciężyli. Teraz wydaje się, że mamy kolejny etap się rysuje i o to chciałem pana generała zapytać. Jak pan patrzy na ten konflikt, bo nie mam wątpliwości, że śledzi go pan bardzo, bardzo uważnie, to jak my możemy tą wojnę na razie uporządkować, najważniejsze wydarzenia, które były kluczowe, i w związku z tym pytanie, co będzie się działo dalej, co będzie ważne w kolejnych miesiącach, tak? Bo to jest chyba realna perspektywa do oceny. Tak, oczywiście tutaj nie trudno zidentyfikować, w którym etapie tej wojny obronnej, mówimy o wojnie obronnej Ukrainy, jesteśmy. Polska sztuka wojenna w sposób jednoznaczny definiuje wojnę obronną i definiuje tu trzy etapy jej prowadzenia. Pierwszy etap to jest oczywiście odparcie zmasowanych uderzeń rakietowo-powietrznych i tutaj dochodzi nowe przestrzenie, jakim jest przestrzeń cybernetycznych, skierowanych przeciwko nie tylko potencjałowi militarnemu broniącego się państwa, stanowiskom dowodzenia, stanowiskom kierowania, infrastrukturze krytycznej, tudzież elementom infrastruktury terenowej istotnej z punktu widzenia obronnego, przemysłowi obronnemu. To są zmasowane uderzenia z dużą intensywnością, prowadzone w wymiarze 3-4 dni, połączone z jednocześnie z operacją lądową wojsk, wiadomo, w tej naszej przestrzeni zawsze przecież agresor będzie w wymiarze tym powietrzno-rakietowym nie opanuje teren, trzeba go opanować, czyli jednocześnie połączone z działaniem wojsk lądowych, właśnie, które będą, wykorzystując te uderzenia, mają maksymalnie zadanie włamać się, wtargnąć w głąb broniącego się tutaj państwa, opanowując przestrzeń co najmniej operacyjno-taktyczną, czyli od granicy państwowej do 80-100 kilometrów w operacji tej 3-4-dniowej. Takie są założenia, takie są zakończenia agresora. W związku z tym ta pierwsza część operacji obronnej ma zadanie nie dopuścić do tego, czyli to załamać to działanie wojsk lądowych, a jednocześnie ma zachować swoją żywotność państwa, armia. Ma zdolność do prowadzenia dalszej wojny, żeby w ten sposób ta armia nie straciła swojej zdolności. Tu wszystkie elementy tego, które decydują o potencjale obronnym państwa, to nie tylko wojska. Czyli bardzo istotnym tutaj elementem w obronie państwa jest jego odporność, tym także społeczeństwa. Bo ta pierwsza faza wojny agresora ma na celu, a jednocześnie faza obronna, powtarzam, ma na celu zaskoczyć broniącego się, wykonać uderzenie na kilku kierunkach, tak żeby wywołać wśród ugrupowaniu broniącego się wojsk popłoch, niepewność, trudno identyfikowaną, gdzie jest główne uderzenie i tak dalej. Jednocześnie wyzyskując to zaskoczenie, maksymalnie się w głąb terytorium te państwa włamać. I to byliśmy świadkami tej operacji, chociaż Rosjanie tutaj nie użyli tych wszystkich elementów istotnych w tej parze wojny w celu obezwładnienia infrastruktury krytycznej, czy też osłabienie ducha i woli broniącego się narodu ukraińskiego do podjęcia walki przeciwko agresji rosyjskiej. Przyjęli złe założenia, w ocenie narodu ukraińskiego i armii ukraińskiej uważali, że społeczeństwo ukraińskie powita praktycznie kraczącą armię na tych wszystkich kierunkach na szerokim froncie chlebem i solą wręcz, a armia ukraińska nie podejmie walki na tyle, żeby stawić jakikolwiek skuteczny opór kraczającym wojskom lądowym. No i ta strategia, czy te przełożenia, które były oparte na niewłaściwej wiedzy, czy świadomości poznawczej o stanie społeczeństwa ukraińskiego, ukraińskiej armii, spowodowała, że armia rosyjska nie zrealizowała tych zadań, choć włamała się na teren Ukrainy na niektórych kierunkach dosyć na dużą głębokość, chociażby od południa. Wkroczyła na teren Ukrainy na głębokość do 350 prawie kilometrów pod Mariupol.
No i tam dopiero Azowcy w Azowstalu, te broniący tego miasta, zatrzymali tą ofensywę, można z tego kierunku. Tam podejrzewam, że doszło do, zresztą to nie tylko moja ocena, do zdrady, czy też do tego, że tutaj no, takie efekty armia rosyjska uzyskała, bo nawet rozminowano przejście z Krymu w głąb terytorium Ukrainy przed tą wojną. I tak dalej, i tak dalej. I tam praktycznie armia ukraińska nie podjęła tutaj no, jakikolwiek wysiłku, żeby tą ofensywę zatrzymać. Natomiast na kierunku zachodnim, centralnym i wschodnim tak, takie wysiłki zostały tutaj podjęte i zadano armii rosyjskiej znaczące straty. I ta operacja, pierwszy etap zakończył się 27 lutego i właśnie w tym momencie też została ta ofensywa rosyjska zatrzymana praktycznie rzecz biorąc na tym szerokim froncie, bo to front ponad 3000 kilometrów granicy lądowej, od strony także Białorusi przecież ten atak był na Kijów wykonany. Nie udało się zrealizować tych celów politycznych, tego zamiaru Blitzkriegu, który miał być właśnie tym pierwszym etapem się zakończyć generalnie, 27 czy 28 w dniu święta wojsk specjalnych, które zostało ogłoszone przez Putina po zajęciu Krymu w 2014 roku, ponownie armia rosyjska miała świętować w Kijowie opanowanie tego miasta, obalenie władz Ukrainy i poddanie się armii ukraińskiej. Ten zamiar, jak wiadomo, nie powiódł się. W związku z tym nastąpił drugi etap obrony, wojny obronnej w Ukrainie, który trwa do dzisiaj, który ma na celu po pierwsze Rosjan rozbijania broniącej się armii ukraińskiej i te działania, widzieliśmy, były podjęte, nieskuteczne także na wielu kierunkach, na skutek tego, że armia rosyjska i tutaj można powiedzieć, jest źle dowodzona, nie ma właściwej świadomości poznawczej, że żołnierz rosyjski jest zdemoralizowany, który stanowi fundament przecież obrony zawsze walczącej armii, każdej armii, fundament, świadomość, wyszkolenie żołnierza i tak dalej. Niewyszkolenie, także słabe dowodzenie przejawia się z tym, że dowódcy rosyjscy też nie potrafią dowodzić. Są to często dowódcy, którzy objęli stanowiska nieadekwatnie do swoich wiedzy, doświadczeń, zdolności, umiejętności i tak dalej. No i oczywiście armia ukraińska, bo to jest najważniejsze. Potrafi walczyć, ma przewagę intelektualną, poznawczą, o której powiedzieliśmy. No i na skutek dobrze zorganizowanej obrony w pierwszym etapie przestrzennej, właśnie sieciowej takiej, która spowodowała dobrze zorganizowanym systemem ognia, wykorzystanie techniki bojowej, obrony miejscowości, w tysiącach walk rozbiła te ugrupowania uderzeniowe armii rosyjskiej, zatrzymała, w wyniku czego armia rosyjska musiała odstąpić od Kijowa, wykonać manewr, wzmacniając kierunek działań na Donbasie. I do dzisiaj ta wojna trwa. Trwa, natomiast armia ukraińska na skutek dostarczanej techniki Zachodu, właśnie nie tylko tej know-how, postaci wiedzy i tak dalej, umiejętności dowodzenia, morale wysokiego i tak dalej, na dwóch kierunkach, wykorzystując najsłabsze miejsce w ugrupowaniu strategicznym armii rosyjskiej, najsłabsze miejsca, bo skrzydła są zawsze najsłabsze, to trzeba widzieć, i styki walczących frontów armii rosyjskiej między właśnie tu frontem północnym, a środkowym, taki styk w oparciu o rzekę Oskop, podejrzewam, że tamten styk podejrzewał, która biegnie, ta rzeka płynie od północy na południe, wpada do rzeki Siewiernej Doniec i właśnie tutaj to uderzenie zostało wykonane jedno na północy, w kierunku tutaj pod Charkowem. Zostało uderzone. Rosjanie, przechodząc do obrony, kiedy stracili te ofensywne zdolności, nie umią prowadzić jeszcze obrony. Się tej obrony jeszcze nie nauczyli, bo rosyjska armia, piętą achillesową, trzeba widzieć, jest u nich obrona. Jest obrona. Oni jeszcze działania ofensywne jako tako potrafią prowadzić, natomiast w obronie nie mają dużo doświadczenia i zawsze, jak w historii popatrzymy, to w tych działaniach obronnych
ponosili porażki i nie potrafią tego organizować, przede wszystkim czego? System ognia. System ognia nie potrafią zorganizować, wykorzystać dobrze terenu i właśnie ta obrona była taka koślawa, niedobrze przygotowana na skrzydłach, na stykach, nieumiejętne wykorzystanie terenu, który Rosjanie też przecież nie znają dobrze, bo to jest przecież domena także armii ukraińskiej, znajomość terenu, dobre wykorzystanie terenu, jego operacyjne zawczasu pokoju przygotowanie ma istotne znaczenie. I w związku z tym i na południu uderzenie tutaj na kierunku chersońskim, także na skrzydle, także na styku między frontem południowym a wschodnim armii rosyjskiej ponownie odniosło także swój sukces. Tutaj rozbijanie tych wojsk, które armia rosyjska, które armii rosyjskiej znalazły się na zachodnim brzegu Dniepru, to także trwa dzisiaj i wojska ukraińskie podeszły pod Cherson i może być tak, że niedługo to miasto wyzwolą i ostatecznie rozbijając te wojska, które znalazły się na zachodnim brzegu Dniepr. Tak, także to są, póki co jest to, i są to działania ofensywne, nie mają one charakteru kontrofensywy strategicznej, mają one charakter działań tych uderzeniowych, tak zwane, i tym samym armia ukraińska ma dzisiaj przewagę jaką? Jeszcze nie strategiczną, a operacyjno-taktyczną, która może przerodzić się w przewagę czy też inicjatywę strategiczną i stworzyć warunki do kontrofensywy. Ale niezależnie od tego, że armia ukraińska ma przewagę w tej przestrzeni operacyjno-taktycznej, tutaj także poprzez wyposażenie w określone systemy rakietowe, które pozwalają obezwładniać drugie rzuty, zapasy, tyły, to jest też na to zwrócić uwagę, to bardzo istotna, ważna rzecz, żeby odcinać tlen przysłowiowy walczącym wojskom rosyjskim, czyli trzeba razić, trzeba obezwładniać to, co tam, gdzie jest zgromadzona amunicja, tam, gdzie jest paliwo, składy i tak dalej. Armia rosyjska nie potrafi tego dobrze zorganizować, jak widać, bo w takich działaniach rozproszonych, także wsparcie logistyczne musi być rozproszone, a nie scentralizowane. To też wniosek dla nas bardzo ważny, że trzeba tworzyć czołówki materiałowo-techniczne, które będą docierać bezpośrednio pod oddział z głębi operacyjnej, a nie te zapasy tam koncentrować w dużych jednych miejscu, na dużej przestrzeni, które właśnie są szybko można rozpoznać i wykonać takie uderzenie, jakimi systemami? Systemami właśnie HIMARS, które pozwalają obezwładniać właśnie. I tutaj w tej przestrzeni operacyjno-taktycznej do 100 kilometrów wszystko to się znajduje nie tylko do 30 kilometrów od frontu, ale także w głębi do 100 kilometrów. I dzisiaj tutaj przewaga jest, ale ta przewaga w obszarze operacyjno-taktycznym jest niwelowana poprzez przewagę rosyjską w strefie strategicznej. I nie można tego nie zauważyć, gdzie Rosjanie są bezkarni na swoim terytorium, czyli tam mogą otwarzać odwody, przeprowadzić mobilizację, tam przemysł obronny pracuje przez 24 godziny i w tej chwili trwa produkcja, tam też przemysł ten przystępuje do naprawy tej techniki, która jest uszkodzona, która nie została zniszczona, która szybko może wrócić na front i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest niwelowane i to nie pozwala przejąć inicjatywę strategiczną. I dopóki armia ukraińska nie wejdzie w posiadanie uzbrojenia, tych sprzętu bojowego, który pozwalał będzie oddziaływać na terytorium Rosji, chociaż te działania tam jakieś szczątkowe są podejmowane przez grupy specjalne, poprzez nawet uderzenia, chociażby ostatnio w Białgorodzie i tak dalej, ale to jest niewystarczające na tą przestrzeń, jaką zajmuje Rosja, przynajmniej w tej strefie tutaj południowego i zachodniego okręgu wojskowych armii rosyjskiej na terenie Rosji. Więc to będzie, jest poważną przeszkodą i dzisiaj, jak widzimy, to ta przestrzeń pozwala armii rosyjskiej wykonywać
zmasowane uderzenia rakietowe i nieprawdą jest, że te zapasy armii rosyjskiej się wyczerpują. Tak, one oczywiście nie są tak duże, jak były, ale są systematycznie odtwarzane i będą odtwarzane. Rosjanie nawet mogą technologicznie cofnąć się nawet o 40 lat, żeby tą produkcję realizować i po części tak się dzieje. Ale z drugiej strony ten konflikt, jak sobie powiedzieliśmy, ma wymiar wojny o Ukrainę. Jest to jest walka dwóch cywilizacji. Rosja zaczyna mieć coraz bardziej wsparcie swoich sojuszników właśnie z tego obszaru autorytarnego, jakim jest Iran, który wyposaża armię rosyjską w drony. Chiny także, jestem przekonany, tego nie słyszymy, nie widzimy, ale to wsparcie ma miejsce. Póki co Chiny nie zgasiły zielonego światła. Tak? Korea Północna też ma jakieś tam technologie, jakieś swoje też zasoby. Jest Białoruś. No i będzie jeszcze więcej. Indie też tutaj nie wypowiedziały się w sposób jednoznaczny, czy też zajęły taką pozycję w rozkroku, bo są mocno związane z przemysłem rosyjskim, dostawami techniki rosyjskiej. Tam są podpisane duże kontrakty na dostawę uzbrojenia. W związku z tym trudno się spodziewać, żeby Indie zajmowały inne stanowisko. I tak dalej, i tak dalej. Też nie zapominajmy, że Rosja może sięgnąć teraz, i to się dzieje też, takie rozmowy tutaj odbyły się chociaż w ostatnim szczycie krajów azjatyckich. Rosja mocno wspiera Afganistan i ruch terrorystyczny i może dojść do różnego rodzaju zjawisk w tej przestrzeni, wykorzystując do tego, co o czym potroszę już zapomnieliśmy, że istnieją coś takiego jak terroryzm i akty terrorystyczne. W związku z tym ten konflikt może się rozlewać w różnych przestrzeniach, dawać o sobie znać, w różnej postaci, świadczyć o to będzie jeszcze raz o tym, że to jest wojna o Ukrainę, że to jest wojna dwóch systemów. W związku z tym my na tą wojnę musimy patrzeć chłodno, musimy robić wszystko, żeby armii ukraińskiej dostarczać system pozwalający oddziaływać na strefę strategiczną. Nie może być tak, że armia ukraińska jest z góry postawiona w niekorzystnej sytuacji, wbrew woli dowódców, wbrew prezydenta Ukrainy, bo oni się domagają tych systemów, domagają się dalekiego zasięgu i tak dalej, i tak dalej. I to trzeba to wyposażyć, nie ma się czego obawiać. Istnieje jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, Rosja posiada broń jądrową i tutaj cały czas po ten argument sięga, zastraszając nie tylko społeczeństwo ukraińskie, nie tylko zastraszając sąsiadujące kraje, ale także europejskie środowisko bezpieczeństwa. I jak wiadomo, społeczności na Europie Zachodniej już na tą wojnę inaczej patrzą. No to też musimy widzieć tą rzecz i tak dalej. Inaczej mówiąc, dzisiaj Ukraina nadal jest w drugiej fazie wojny obronnej, która osłabia agresora, pozbawia jego zdolności, ale w strefie operacyjno-taktycznej i pozbawiła. I to natarcie rosyjskie zostało zatrzymane na całym froncie, a na dwóch kierunkach operacyjnych odnosi sukcesy taktyczno-operacyjne, prowadząc działania ofensywne w postaci kontruderzeń, kontrataków, które pozwalają wyzwalać i odbijać okupowane ziemie. Ale to jeszcze nie jest wystarczające na skutek braku równowagi, czy też zdolności oddziaływania na przestrzeń strategiczną, poza granicę przejść do kontrofensywy. Do kontrofensywy tutaj strategicznej trzeciego etapu wojny wyzwoleńczej no i na całym tutaj, froncie. No i tutaj, panie generale, bo powiem tak, ja jestem pod wrażeniem jakby z ilości informacji, które udało się panu generałowi wyłożyć w tej wypowiedzi, no bo to, co usłyszeliśmy, a co jest, myślę, że bardzo istotne, to po pierwsze, w jaki sposób Rosjanie i Ukraińcy przygotowywali się do samej wojny, znaczy o ile oczywiście, znaczy teoretycznie plany rosyjskie mogły się powieść, to wychodzi na to, że ich prawdziwa świadomość sytuacyjna, zebranie wiarygodnych informacji, świadomość tego, czym oni dysponowali, jak wyglądało przygotowanie strony ukraińskiej, zawiodło, więc to, co pan generał wskazał, pierwsza faza zakończyła się niestety niepowodzeniem albo powodzeniem tylko w kilku wybranych miejscach.
No i teraz przeszliśmy do tego elementu... Przepraszam, zdanie wchodzę. Tak. Nie pozwoliła ona przejść armii rosyjskiej do trzeciej fazy ostatecznej właśnie, tej, tak, która pozwalała opanować, by rozbić armię rosyjską, dokonać zmiany władzy politycznej i przejść do okupacji. Bo to jest trzecia faza. Właśnie i tu ta trzecia faza została, praktycznie jest niemożliwa dzisiaj do zrealizowania, widzimy. Ale z drugiej strony jest, armia ukraińska nie może przejść do kontrofensywy, bo nie ma tych zdolności, o których powiedziałem wcześniej. No właśnie, no i tutaj pewnie, panie generale, w tych zdolnościach to jest mieszanka tego, co pan mówił. Czyli z jednej strony dostawy z Zachodu przychodzą, ale to jest logistyka, to jest polityka, to jest rozłożone w czasie, to wymaga przeszkolenia. I przemysł obronny, panie redaktorze, super. I przemysł obronny, też nie podniosłem tego, to jest też kluczowa sprawa. I pokazuje ta wojna, jaką rolę odgrywa przemysł obronny. Jest praktycznie równoważnym potencjałem do sił zbrojnych, bo siły zbrojne nie pozbawione możliwości zaopatrywania w technikę z własnego przemysłu obronnego, także z amunicji i tak dalej, nie mogą nie ma zapewnionych ciągłości działań. Bo w działaniach ofensywnych w obronie to nie jest tak istotne, ale w działaniach ofensywnych jest ważna ciągłość, żeby ona miała charakter jaki jeszcze? Potęgujący, żeby ona narastała siła tych uderzeń, a nie słabła. A w armii ukraińskiej obserwujemy coś takiego, że w wyniku tego niesystematycznych dostaw, które są głównie uzależnione są od przemysłu zachodnich państw, które pracują w wymiarze pokojowym, jeszcze muszą realizować zamówienia duże, chociażby polskie zamówienia, tak? 500 hajmarsów mieliśmy kupić w Stanach Zjednoczonych, i wiadomo, że dzisiaj mamy 300 kupić w Korei, a 200 w Stanach Zjednoczonych, bo aż przemysł amerykański zawył, tak? Nigdy takiego zamówienia nie dostał i nie był w stanie tego zrealizować. W związku z tym te wszystkie rzeczy tu trzeba jakoś pogodzić, a to jest pokojowy wymiar, przetargi, uzgodnienia, kooperantów. A armia ukraińska potrzebuje już, bo to trzeba nasilać. A w związku z tym, że to nie następuje, następują pauzy, to w tym czasie armia rosyjska ma czas na przegrupowania, na umocnienia. I dzisiaj co się dzieje? Właśnie armia rosyjska zależy na tym, żeby zamrozić tą wojnę, zatrzymać na tych rubieżach, jeszcze poprawić jakieś tam położenie, oddziaływać na przestrzeń Ukrainy i osłabiać, co jest ważne, fundament obrony państwa, jakim jest społeczeństwo, i to widzimy, te zmasowane uderzenia, infrastrukturę krytyczną, zbliża się zima i tak dalej. Dobrze, ale tak. Wszedłem zbyt obszernie w pańską wypowiedź. Panie generale, nie ma najmniejszego problemu, szczególnie, że jakby już częściowo odpowiedział pan mi na część pytań, które chciałem postawić. Wspominał też pan o czymś, co jest bardzo istotne, czyli że Ukrainie się to udało, ponieważ była odporność państwa nie liczona tylko samą siłą armii, ale pewnym efektem synergii różnych elementów, w tym oczywiście kluczowego, jakim jest społeczeństwo. I też to, co usłyszeliśmy z pana wypowiedzi, że no dzisiaj tak naprawdę Ukraina straciła impet i ciężko przejść do trzeciej fazy, czyli można zaryzykować tezę, że mimo wszystko czas gra dzisiaj bardziej na stronę Rosji niż Ukrainy. I chciałem tutaj przejść już... Zgadzam z pańską tezą. Ja się zgadzam. I chciałem czas pracuje na niekorzyść Ukrainy. I chciałem tutaj przejść, panie generale, jakby do pytania zasadniczego, jednego pytania pomocniczego. To znaczy wiemy też, że Rosjanie no, uczą się na błędach, tak? Znaczy po raz kolejny wymienili głównodowodzącego wojsk rosyjskich na Ukrainie. Generała Dwornikowa zastąpił Sergiej Surowikin. I chciałem zapytać pana generała, jak pan myśli, co Rosjanie w obecnej sytuacji, przy tym, co pan już powiedział, co robi strona ukraińska, jak jest Rosja postrzegana na arenie międzynarodowej, co oni realnie mogą teraz zrobić, żeby swoje cele osiągnąć z tego wojskowego punktu widzenia i czy w tych działaniach dostrzega pan ryzyko ponownego ataku na Kijów? Tak, też dobre pytanie. No, po pierwsze, ta wymiana jest nieprzypadkowa. Ona następuje już po raz któryś z kolei. Następuje to metodą trochę prób i błędów. To świadczy o tym, że w armii rosyjskiej jest prowadzona niewłaściwa polityka kadrowa, którym często na stanowiska dowódcze stawiają kadra, czy też oficerowie. Mówi tutaj o oficerach najwyższych szczebli. Po tak zwanym, to po rosyjsku się nazywa po uważeniu, czyli tych, którzy są oportunistyczni, którzy nie szemrzą, którzy nie mają często własnego zdania, którzy są spolegliwi, którzy zgadzają się z każdą koncepcją i tak dalej. No to świadczyło o tym, że
Przecież przebieg ten początkowo tej wojny był realizowany pod silnym wpływem politycznym, pod silnym wpływem Putina i ministra obrony narodowej, który żadnego przecież doświadczenia też nie ma wojskowego i tak dalej, jest zwykłym politrukiem, który robił to stanowisko. I w związku z tym oni stali się, narzucili właśnie to można powiedzieć, sposób prowadzenia tej wojny, bo według mojej oceny to uderzenie na Kijów zostało rysowane w ostatniej chwili wręcz. To nie było tak, to wykorzystano oczywiście ćwiczenia białorusko-rosyjskie, dalekiego wschodniego w ręku Wojskowej Armii Rosyjskiej w Białorusi, no i ktoś wpadł na pomysł, żeby wykonać to uderzenie na Kijów. No i właśnie, i zrobić to z operacją właśnie tą powietrzną, który tam lądował, ten desant też zresztą nieudolnie, bo też wbrew jakikolwiek skutek, jak chcę powiedzieć, ten desant był, jeżeli tu słyszę głosy w tych dyskusjach, że wojska pomieszczno-desantowe, one jakby, wojna pokazuje, nie mają swojej racji bytu, to jest nieprawdą, to jest znowu myślenie na skróty. Trzeba powiedzieć, dlaczego te desanty nie wypaliły, dlaczego one nie odniosły skutku, dlatego że były nieprzygotowane, tak? To wyjście po prostu na lotnisko, który się wykonuje desant, to musi być obezwładnione, oczyszczone, cała przestrzeń operacyjna, a nie tak na żywy organizm, który wysadza się desant jeszcze ze śmigłowców i tak dalej, i bez zabezpieczenia żadnego. No to siłą rzeczy, on po jakimś czasie zostanie zlikwidowany, to nie ma długie. A o wojska idące od czoła było tak nie było dobrze skalkulowane, nie miały szans, żeby podejść na połączenie z tym desantem. No więc tutaj wszelkie zasady zostały tu złamane i tak dalej, i tak dalej. No to świadczy o tym, że to zostało zdominowane przez politykę. Jeszcze raz pokazuję, jak ważnym jest, żeby była zachowana równowaga między częścią polityczną i częścią militarną czy wojskową w każdym działaniu, także pokojowym, że te muszą rację każda, a jeżeli chodzi o użycie wojska, to sposób użycia wojska, sposób działania, nie osiągania cele polityczne, politycy wyznaczają, ale w jaki sposób je trzeba zrealizować, jak osiągnąć militarnie, to jest domena wojskowych. Nikt nie powinien się do tego dotykać, kto jest niekompetentny, jest tylko, reprezentuje ten element polityczny, bo następuje zachwianie i temu właśnie podporządkowana taki tej polityce takiej dominującej nad wojskiem, bo podporządkowana polityka kadrowa. W związku z tym to dało efekty. W związku sięga się teraz przed tych dowódców, którzy byli już wcześniej różnych, oczywiście niekryształowych, bo Surowkina przeszłość jest bogata w nieciekawe wydarzenia i tak dalej, i tak dalej. Dalekie od moralnych aspektów, czy też parametrów, czy też kategorii, ale to jest człowiek zaprawiony w boju, mający duże doświadczenie, poparte jeszcze czym? No nie swoją nieugiętością okrucieństwa, co jest cechowało zawsze rosyjskich dowódców, bo ta armia, jeżeli chodzi o jej ten fundament, jakim są żołnierze, takich dowódców wymaga. Bo ona tak była zawsze kształtowana. To społeczeństwo też jest tak kształtowane, że ono czuje cały czas pręgierz władzy. Tu nie ma tak jak w Armii Demokratycznej, Armii Rosyjskiej, gdzie to dowodzenie jest rozproszone, gdzie każdy może wykazywać się kompetencyjnością, że tutaj dominuje kompetencja, a nie strach w dowodzeniu. I rozproszony sieciowy system dowodzenia w armii ukraińskiej jest, a tutaj jest hierarchiczność oparta na strachu w głównej mierze. I kolejną rzeczą bardzo istotną jest to właśnie, że armia rosyjska jest niewyszkolona też bojowo. Bojowe szkolenie, tu chcę zaznaczyć, wyszkolenie to dotyczy dowódców, sztabów. To jest ćwiczenia, oczywiście szkolenie to nie bojowe, ale tych elementów bardzo istotnych, to też źle wygląda. To świadczy o tym, że te sztaby, dowództwa wszystkich sztabów są niedoszkolone, nie potrafiące z sobą współdziałać, czy też nie tworzą jednolitego systemu dowodzenia, spójnego, rozumiejącego się i tak dalej. Bo często ci dowódcy też się jak nie ćwiczą w czasie pokoju, to się nie znają. Na podstawie czego mają się poznać? No czego? Gier wojennych, które są prowadzone na jakichś planszach czy jakichś tam innych makietach? To trzeba się poznaje podczas ćwiczeń na poligonie, podczas z wojskami. To jest jedno. I drugie to szkolenie bojowe żołnierza. To też pokazuje, że to szkolenie jest bardzo słabe. Więc nie oceniając tą wojnę, trzeba oceniać też
właśnie dowódców, znać ich, właśnie przeciwnika, znać też, jaki jest poziom wyszkolenia sztabów i tak dalej, i wojsk, i szkolenia bojowe wojsk, i też umieć to ocenić, bo to jest istotne przy podejmowaniu decyzji. Panie... W związku z tym, wracając do tego, co pan pytał mnie, tak, tutaj Rosja wyciąga wnioski z tej wojny i należy się spodziewać daleko idącej refleksji, nie tylko taktycznej czy operacyjnej, ale strategicznej, w prowadzeniu tej wojny. I to już po części następuje. Trwa mobilizacja, o tym nie zapominajmy, znaczy ona już dobiegła końca. Wczoraj słuchałem wywiadu Putina, który wrócił na żywo, był transmitowany, i on powiedział, że nie, proces przygotowania już rezerw osobowych, tam on użył takiej sumy 225 tysięcy, taki potencjał udało się pozyskać, zakończył już praktycznie szkolenie i teraz przystępuje ten potencjał będzie wcielany do jednostek bojowych i tam będzie zgrywany, czyli jeszcze proces nastąpi, 2 tygodnie to potrwa. Czyli trzeba liczyć, że gdzieś do końca miesiąca już praktycznie te zasoby praktycznie, które nie były wcześniej użyte, zapchaj dziury, bo część przecież od razu z marszu została skierowana na front po to, żeby uzupełnić te straty. To ten potencjał zostanie wykorzystany po to, żeby zluzować potencjał osobowy, który w tej chwili jest w obronie armii rosyjskiej, żeby on ten zluzowany potencjał, który jest zaangażowany i zmęczony w walkach, odtwarzał swoje zdolności, a ten przejął w tej chwili na siebie walkę. To trzeba widzieć. I teraz, co jest ważne, żeby armia ukraińska rozpoznała, w którym momencie i gdzie to nastąpi. A to będzie następować oczywiście nie w jednym czasie na całym froncie, tylko będzie to następować w różnym czasie i mieć tą identyfikację na szczeblu taktycznym, żeby w tym momencie uderzać, obezwładniać ogniowo. Ogniowo, żeby to luzowanie tym potencjałem osobowym przebiegło w warunkach zakłóceń i z dużymi stratami armii rosyjskiej. Panie generale, duże zainteresowanie i emocje wywołuje w debacie publicznej kwestia, o której pan powiedział kilka zdań wcześniej, ale chciałbym o to dopytać. Mam na myśli broń jądrową, bo temat wywołuje emocje, to jest bardzo zrozumiałe. No, bo mieliśmy jeden przypadek w historii dotychczas użycia takiej broni i to w sytuacji, tylko dysponowało nią jedno państwo, do tego w tamtym wypadku kontekst był zupełnie inny. Czy pan uważa, że rosyjskie kierownictwo polityczne może na poważnie rozważać wykorzystanie broni jądrowej, tej broni o charakterze taktycznym, co pan zawsze tłumaczy, którą mierzymy tutaj nie siłą wybuchu, tylko zasięgiem? Jeżeli tak, to jak pan sobie wyobraża to, takie użycie broni jądrowej na Ukrainie, a może inne wobec kogoś innego Rosjanie takie coś rozważają? Jak pan sądzi, jak powinniśmy na to patrzeć? Wiecie, to jest dzisiaj jedno z kluczowych pytań, które dotyczy tej wojny. Użycie broni jądrowej jest zapisane, taktycznej broni jądrowej, deeskalacji poprzez eskalację konfliktu, zapisane w strategii rosyjskiej, w doktrynie strategii rosyjskiej. Jest to zapisane, w związku z tym i Rosja się do tego przygotowuje, to znaczy ma to zaplanowane w swoich planach, też i szkoli się, i sprawdza gotowość. W jakim oczywiście stanie są te wojska? No to jest pytanie też ważne, ale trudno na tym momencie odpowiedzieć. I z tą możliwością należy się liczyć. Tą możliwość trzeba brać pod uwagę. Trzeba na to przygotowanym. Nie można tego bagatelizować, ale z drugiej strony nie można wywołać paniki, strachu i tak dalej, eskalować tą informację, tylko mówić o tym, że taka możliwość istnieje i jakie może to wywołać skutki. Jeżeli chodzi o użycie tej broni, ona zostanie użyta nie w stosunku do państw, które wspierają Ukrainę, więc państw NATO, czy Polski, czy tak dalej. Polska jest bezpieczna, tu nie ma potrzeby wobec jakiejkolwiek paniki, czy też takiego strachu, czy takiego zagrożenia. To jest jedno, że bezpośrednio nie zostanie użyta ta broń. Ta broń, jeżeli zostanie użyta przeciwko Ukrainie. W tym momencie, kiedy
Armia ukraińska, przechodząc do strategicznej kontrofensywy, a więc o to, o czym mówiliśmy, że to może nastąpić, bo jeszcze co, zacznie wyzwalać te terytoria efektywnie, skutecznie, mając silne wsparcie Zachodu, zacznie wyzwalać te terytoria obwodów ługańskiego, donieckiego i tak dalej, i te, które zostały uznane za integralną część Rosji. To jest jedna fundamentalne, fundamentalne uwarunkowanie. W którym momencie teraz? Oczywiście, to jest też pytanie, że to może nastąpić nie od razu, to może nastąpić po jakimś czasie, w którymś momencie. Ale użycie tej broni będzie miało, nie będzie skierowane przeciwko armii ukraińskiej, która walczy na froncie, bo trzeba uwzględnić to, że na styku jest z armią rosyjską, ale w głębi. W głębi, a więc odwody, jakieś stanowiska dowodzenia i to będzie kilka uderzeń, czyli mogą być to kilkakrotnie wykonywane uderzenia, nie jedno uderzenie, które będzie miało na celu, po pierwsze obezwładnić tam potencjał, ale wywołać strach, szok, popłoch i tak dalej, i tak dalej. Będą to uderzenia nienaziemne, które będą głównie, nie, żeby maksymalnie skazić tu teren i tak dalej, wywołać jeszcze obłok, który będzie się przemieszczał ku niekorzystnych wiatrów na morze się w teren Rosji, ale to będą uderzenia, wszyscy ci, co planowali uderzenia jądrowe, wiedzą, że takie uderzenia są wykonywane powietrzne, na różnych wysokościach, w zależności od tego warunków atmosferycznych. No i takie, które no, nie, żeby jak najmniejsze szkody wyrządziły w innych przestrzeniach, zamiast miejsca, gdzie zostaną to, w określonej przestrzeni zostanie to użyte. Więc technika wykonywania uderzeń jest oczywiście tutaj różnorodna i ta, w zależności od warunków i potrzeb, będzie temu podporządkowana i warunków atmosferycznych. Więc to jest skomplikowane planowanie, no i oczywiście uderzenie. Oczywiście decyzja do wykonania takich uderzeń będzie polityczna, czyli osobiście wyda to Putin, nie kto inny i tak dalej, i tak dalej. Czy Rosja czegoś się tutaj obawia, jakiejś reakcji i tak dalej, bo też czy tu są właściwe narzędzia do tego, żeby Rosję powstrzymać. A i przepraszam, jeszcze zakończyć tą, jaki cel będzie miało. Więc to jest, żeby zahamować, to ostrzec, jednocześnie też wygrać na czasie, bo to też ważne, i wywołać refleksję taką, żeby przywołać, tak jest to, mówię w ocenie Rosjan, bo to Zachód może to zupełnie inaczej odebrać, żeby zaprosić do stołu, żeby negocjować zakończenie tej wojny na warunkach, które Rosja będzie stawiać. Więc taki jest cel i zamiar. Natomiast co do tego, czy jak Zachód, czy Zachód zareagować powinien, tak, Zachód powinien zareagować, na to też na pewno, do tego są przygotowane określone plany, ale na pewno nie będzie to odwetowe uderzenie jądrowe tej samej skali gdzieś tam na terytorium Rosji, bo to by groziło eskalacją, jak wiadomo, tak zwana triada rosyjska, czyli broń jądrowa strategicznego przeznaczenia jest w najwyższym stopniu gotowości bojowej. On nawet, jak się rozpoczęła ta wojna, to Putin zarządził, to mało kto chyba o tym już pamięta, a swoje położenie, czyli szczególne położenie tych wojsk jądrowych, zostały one postawione. I wojska, Rosja demonstruje w tym określone zdolności. To rozpętałoby wojnę jądrową na niespotykaną skalę i to by groziło zagładą. I na to chyba w tym kierunku nikt nie pójdzie. Natomiast odwetowe działanie, czy też ostraszające, bo to ważne jest, żeby tego nie doszło jednak, to musi Zachód tutaj przygotować o wymiarze konwencjonalnym. I tu głosy się padają, generałów rosyjskich, przepraszam, amerykańskich, nieprzypadkowo przecież, bo mają do tego mandat na pewno, że armia amerykańska czy NATO wykona określone uderzenie konwencjonalne, znaczący potencjał armii rosyjskiej, też konwencjonalny, chociażby flotę czarnomorską. No ale trzeba się liczyć z tym, że Rosja też może tutaj reagować. Czyli to by groziło też eskalacją konfliktu tego kinetycznego, połączonego z wykorzystaniem broni taktycznej jądrowej przez Rosję. To jest ciekawa tu kompilacja się powstaje. Z jednej strony Zachód, który nie może tego zrobić, a Rosja, który ma, już użyje i może to używać dalej. Tak? Więc trzeba to widzieć. Mnie trudno już dzisiaj tak powiedzieć tutaj jednoznacznie, czym się to może skończyć, jak to się skończy i tak dalej. Ale trzeba się z tym liczyć.
Trzeba to przewidywać. Od tego są planiści, od tego są sztaby, dowódcy, żeby i politycy oczywiście, żeby na ten temat już mieć gotowe odpowiedzi, gotowe zachowania i te zdolności demonstrować. Bo nie tylko o tym mówić trzeba, chociaż jak napisał Marek Budzisz w Polityce, to tutaj no, jest wiele dylematów, którymi Zachód stoi, bo wiadomo, że w NATO obowiązuje konsensus, czyli wszyscy muszą się na to zgodzić, na taką reakcję. I podejrzewam, że tu będą problemy, chociażby jak widzimy po ostatnich zachowaniach, które w tej przestrzeni mają miejsce strony Turcji. Wczoraj zresztą Putin na tej konferencji prasowej bardzo pochwalił Erdogana, bardzo go chwalił, powiedział, że z nim ma bardzo żywy kontakt, że on go rozumie, że tutaj ta współpraca bardzo dobrze się układa, chociażby jeżeli chodzi o eksporcie zboża i tak dalej, i tak dalej. Choć zastanawiał się nad tym, czy dalej to będzie realizował, bo te informacje mówiące o tym, że ten zamach na ten most kersoński, ten Karczeński, dobrze mówię, dobrze, tak. Chociaż jeden z generałów nazwał kiedyś nie tak dawno i w inny sposób ten most. No nie, ten krymski most, ten zamach został wykorzystany poprzez jakieś tam statki, które operowały w przestrzeni eksportu zboża. I o tym też mówił wczoraj w konferencji, że zastanawia się, czy w związku z tym ten eksport nie zamknąć, dlatego że z tamtego kierunku grożą Rosji zagrożenia. Także wojna ta trwać będzie długo, ona się szybko nie zakończy, musimy wiedzieć o tym, to jest zjawisko długotrwałe, to jest kolejny wniosek, ci co myśleli, że będą wojny krótkotrwałe, tam takie blitzkriegi 3-4-dniowe i na tym koniec, że wojny nie będzie na dużą skalę, że nie będzie wojny totalnej, nieprawdą jest, wojny te są na wyniszczenie, bo ta wojna także wyniszcza Ukrainę, ale też wyniszcza przy okazji gospodarki państw europejskiego środowiska, bezpieczeństwo uderza przecież w naszą gospodarkę, finanse i tak dalej, w wielu, wielu, wielu przestrzeniach, w energetykę, więc to trzeba tak widzieć i nie można patrzeć na wojnę przez pryzmat pojedynczego czołgu w krzakach i tam, gdzie żołnierza bieżący z karabinem się tym zachwycać, to jest bardzo ważne, ale w wymiarze taktyczno-operacyjnym, jak wiemy, ci, co tą ćwiczyli takie ćwiczenia, przeprowadzali, nie musieli koniecznie wojny przechodzić, ale z wojskami i tak dalej. Ćwiczenia dowódczo-sztabowe, przy planowaniu obronnym, to wiedzą, że sytuacja z dnia na dzień się może zmieniać. W wymiarze taktyczno-operacyjnym. Dzisiaj wojska są 30 km z przodu, a za tydzień mogą być już odepchnięte 50 km z tego obszaru. Więc to nie przekłada się od razu na ten wymiar strategiczny, bo to jest długotrwały proces. I to obserwujemy dzisiaj, właśnie w tym etapie wojny obserwujemy. I trzeba analizować to dokładnie, wyciągać wnioski, ale zaczynać od strategii, od syntezy pewnych zjawisk, łączenia, wtedy żeby dochodzić do właściwych wniosków, nie pomijać je, wszystko trzeba uwzględniać i analizy na szczeblu taktyczno-operacyjnym, żeby wiedzieć jak walczyć i jak walczyć na polu walki. To jest ważne. I nieprawdą jest, że dzisiaj czołgi, bo też takie głosy słyszę, że czołgi tracą swój sens, bo drony tutaj i tak dalej, że uderzenia nie tracą, tylko trzeba przemyśleć, jak zorganizować. To jest wyzwanie teraz, żeby obronę przeciwdronową, czyli antidotu. Jest broń, się pojawiła, co trzeba teraz przeciwbroń. Tak jak było środkami przeciwpancernymi, tak jak było z czołgami, to się pojawił środek przeciwpancerny, a później pancerz zaczął coraz być grubszy i tak dalej. No wiele rozwiązań. To wywoła taki proces. Czołgi nie znikną z pola walki. Będą zawsze używane jako broń uderzeniowa, nie do obrony, ale do uderzeń, bo to marnotrawienie z tego potencjału, bo jak wiemy, czołgi są mniej przydatne w obronie i bardziej kosztowne niż na przykład Javelin, tak, który operuje żołnierz. Jeden żołnierz jest mobilny i tak dalej, a ten czołg. Więc czołg działa w określonym środowisku, czołg sam nie działa. Teraz oczywiście wojna pokazuje, że im cięższy czołg, tym gorzej, bo
on się porusza na drogach. On nie zjedzie w określony teren, tutaj odgrywa istotną rolę, jego konsystencja, jeżeli to jest wiosną, jesienią, namoknięty jak gąbka, to czołgi już tam nie pójdą. W związku z tym to wszystko jest ważne, wszystkie czynniki, aspekty muszą być analizowane i to jest pole walki, to jest teatr. I ten europejski, to nie jest Afganistan, to nie jest Irak, a więc broń i technika musi być co? Adekwatna do terenu, który jest wykorzystywana. Bo i tak nie było, że ma ona określone zdolności, ale w tej terenie pociętym, różnym pokryciu, praktycznie te zdolności nigdy nie będą wykorzystane, bo nie ma takich zasięgów, nie ma takiej obserwacji i tak dalej. Jest perspektywa nowych technologii, ale szczególnie istotną rzeczą jest co? Rozpoznanie, świadomość sytuacyjna, dalej widzieć, najdalej jak można. Trzeba, ale z drugiej strony mieć też oddziaływać na te głębokości, żeby agresora powstrzymać, żeby on nie wkroczył na terytorium broniącego się państwa, a powstrzymać go na jego terytorium, czy też w strefach buforowych, tak żeby on nie wkroczył na teren Rzeczpospolitej, bo jak wojna pokazuje, jest to wyniszczająca wojna i wojna w Polsce, na terytorium Polski już nigdy więcej nie może mieć miejsca. I oczywiście ten wariant obrony państwa na własnym terytorium w strefie operacyjnej musi być zaplanowany, musi być to, ale to jest ostateczność. Natomiast przeciwnika trzeba pobijać na jego terytorium. I to jest właśnie ta nowe myślenie, które się w tej przestrzeni przebija, o nowej doktrynie obronnej, o nowej doktrynie militarnej, tym przekładającej się na sztukę wojenną, na strategię, na taktykę i tak dalej, i na środki walki, na uzbrojenie. Czyli musimy mieć nie tylko daleko widzieć, ale też sięgać go jak najdalej, żeby zatrzymać właśnie agresora przed granicami państwa. Zgodnie z konstytucją siły zbrojne stoją na straży granic, a nie na straży Wisły. Panie generale, jak mogę, właśnie nie ukrywam, że to chyba jest świetne podsumowanie, to znaczy myśmy podczas tej rozmowy usłyszeli bardzo wiele elementów. Ja bym tak postarał się syntetyzować i wskazać na jedną rzecz. Rozważanie tego, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, do wymiaru tylko taktycznego, to co pan generał powiedział, pokazywanie, że na jakimś kierunku odnieśliśmy sukcesy, że jakiś rodzaj uzbrojenia odniósł sukces lub porażkę, to jest niestety bardzo niebezpieczne zawężanie tej problematyki. Tutaj trzeba wszystko analizować bardzo szeroko. I to, co i puentowanie, generał, i puentowanie tego. Tak jest, czyli jakby pokazywać połączenie i wielkiej polityki, i gospodarki, możliwości społecznych, wywiadowczych, informacyjnych, technologicznych, logistycznych. I to wszystko tak naprawdę przenika się na wielu płaszczyznach i umiejętne zastosowanie tego powoduje tak naprawdę, kto tą przewagę zyskuje. I tutaj to, co pan generał powiedział, wojnie o Ukrainę, czyli to jakby jest ewidentny sygnał, że no nie jest to konflikt regionalny, który możemy sobie zamknąć pod kloszem, tylko on już dzisiaj tak naprawdę zaangażował gro państw świata i będzie decydował o przyszłym kształcie architektury bezpieczeństwa. No mamy nadzieję, że w kontekście tych wielu wątków, które pan generał zasygnalizował, a których przyznam, no ze względu na ograniczony czas nie udało się podjąć, że jest to nasza pierwsza, ale nie ostatnia rozmowa i dlatego też z premedytacją pozwalam sobie na taką propozycję już bezpośrednio tutaj podczas naszej rozmowy z widzami. Szanowni Państwo, naszym dzisiejszym gościem był pan generał Leon Komornicki. To była dla nas wielka przyjemność móc z panem porozmawiać. Dziękuję panom serdecznie za umożliwienie spotkania i rozmowy i za ciekawe pytania, które zainspirowały mnie, znaczy jak zawsze, do myślenia, także i przekazania swojej wiedzy, ale też tej wiedzy spójnej z wyobraźnią strategiczną, którą zawsze staram się tu sobie wzmacniać, kształtować przy różnych okazjach, szczególnie będąc w wojsku, ale też i poza wojskiem. Zawsze w takich kategoriach to widzę. Także oczywiście bardzo liczę na kolejne spotkanie, jestem na nie gotów. I na kolejne pytania, bo to jest głębia, którą trzeba zgłębiać właśnie w każdym wymiarze i wtedy, żeby mieć jakiś właściwy obraz, a nie tylko ramy, w
które trzeba z jakąś tam kawałek dyktą wprawioną, czy też jakiś kawałek płótna, na który dopiero trzeba coś narysować. Także tak to jest. Dobrze, wszystkiego najlepszego życzę panom. Dziękuję za rozmowę i do kolejnego spotkania. Dziękujemy bardzo. My prosimy Państwa o komentowanie tego materiału, udostępnianie. Zapraszamy na kolejne rozmowy. Zapraszamy też do śledzenia profilu pana generała na portalu Twitter. Dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję.